Dziś się ponownie spotykamy się nad typowo górską rzeką, a to może oznaczać tylko jedno. Raz jeszcze zapolujemy na pstrąki. Ostatnio miałem do nich umiarkowane szczęście. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie zdecydowanie lepiej. Dzisiaj ponownie pstrągi, ale postanowiłem potroić swoje szanse. Cześć. Cześć. Dzisiaj na gościnnych występach, bo dzisiaj jesteśmy na Rabie. Ryby tu są? No tak, tutaj na tym krakowskim odcinku Raby jest odcinek No Kill. W związku z tym mamy spore możliwości spotkać się z dużą rybą. Koledzy tutaj z Krakowa twierdzą, że 60-tki są częstym przyłowem. Są też oczywiście mniejsze ryby, no ale... A jak będzie, to się przekonamy. Dokładnie, dokładnie. To trzeba wziąć i połowić, żeby ocenić. No, oczywiście nie będziemy dzisiaj wybrzydzali, więc jeżeli pojawią się te mniejsze, to też będzie fajna zabawa. Pogoda dzisiaj bardzo zmienna, bo raz słońce, raz chmury, gdzieś pojedyncze krople deszczu, wiatr. Jak to się może przełożyć na ryby i na brania? Na ten moment pogoda jest typowo pstrągowa. Mamy pochmurno, to słonko nam nie przeszkadza. Wiatr trochę nam będzie utrudniał łowienie, takie precyzyjne łowienie delikatnymi przynętami gumowymi. Natomiast przy tym wietrze to wystarczy troszeczkę to zwiększyć obciążenie tej przynęty, dobrać metodę, która obrotówka, wahadówka, wobler, i ten wiatr przestaje już takie mieć znaczenie. Oby tylko ryby chciały nam brać na właśnie tą metodę, tą technikę. To będzie dobrze. Woda też jest troszeczkę trącona, także teoretycznie powinno nam to ułatwić podejście ryby. Ale tak jak mówię, jak będzie, zobaczymy w praktyce. W takim razie my się zbroimy w bezzadzierowe pojedyncze haki, bo na takie tylko tutaj wolno łowić. No i spróbujemy przechytrzyć te mniejsze i te największe pstrągi. Pierwszy raz gościmy na tym łowisku, więc jest to tak naprawdę badanie terenu i poznawanie kolejnych rynien, a więc miejsc, gdzie te pstrągi powinny być. Jest tam! Dwa razy branie. Dwa razy tylko za ogonek. No to próbujemy do skutku. A może wydłubiemy? A może się uda? Każdy z nas zaczął od innej techniki. Wobler, wahadłówka, ale także i przynęta gumowa, bardzo powoli spuszczana wzdłuż rynny, by wywabić stamtąd pana pstrąga. Będzie czymś grubszym, wakowszym, większy kąsek, to może jakiś większy tutaj siądzie, bo woda jest naprawdę gruba. Powinny być ładne pstrągi w tym miejscu. I taki właśnie... Fatty deworm. A to przynęty, które podbiły nasz rynek i serca wszystkich pstrągarzy. Ale pamiętajcie, że przebywanie w ich towarzystwie wiąże się także z niezbyt przyjemnym zapachem. Ale jeżeli tylko są skuteczne, to czego nie robi się dla pstrągów? Nie przeszkadzała mu duża guma. Mały jakieś? Tak jest. Się ujawnił. Pięknie się. Tak. Trochę cieńszą teraz założyłem. Poczułem, że tam była ryba, ale to była tak duża. Ten duży fatworm był za gruby na taką rybę. Albo zmniejszyć kaliber i faktycznie zameldował się. I rzeczywiście koledzy z Krakowa mieli rację, bo spotkać ryby na tym odcinku wcale nie było trudno, bo te mniejsze współpracowały z nami dość chętnie, choć ja najbardziej żałuję pięknego pstrąga, który na samym początku łowienia spiął się niestety odbijając od dna i machając do mnie jedynie ogonem. Rozmiar
zarybieniowy. Leszek, dlaczego te pstrągi, te największe, nas nie lubią? Co to się tutaj dzisiaj wydarzyło? Myślę, że jest to kwestia doboru odpowiedniej przynęty i metody prowadzenia tej przynęty. Były kontakty z tymi dużymi rybami, niestety akurat te większe były na płytszej wodzie. Dużo łatwiej im się wtedy wypiąć, ponieważ no, jak zaczynają młynkować, mają się z czego odbić, więc myślę, że tutaj jest przyczyna. Leszek i Mateusz dość wysoko postawili mi poprzeczkę, bo to zawodnicy Grand Prix Polski, Mistrzostw Polski, więc doświadczenie w pstrągach mają zdecydowanie większe. Ale i ja postanowiłem powalczyć i nie poddawać się zbyt szybko. Moczymy rękę, żeby mu nie zrobić krzywdy, tym bardziej, że to jest maluszek. Ten poprzedni, którego się nie udało wyciągnąć, był pewnie z 3 albo 4 razy większy, ale piękny, jaki wybarwiony. Maleńki, ale naprawdę wdzięczny. Dam bliżej do kamery, będzie wyglądał na większego. Całusek i do wody. Płyń, chłopaka. Pierwszy jest. No to teraz polujemy na te zdecydowanie większe. Zadanie wcale nie było tak łatwe. O dziwo, cała nasza trójka nie mogła liczyć też na przyłowy w postaci kleni, choć wydawało nam się, że to rzeka i miejsca typowo kleniowe. Im dalej w rzekę, tym ciekawiej. Rynny coraz głębsze, coraz ich więcej. Leszek i Mateusz pokazywali mi, jak podawać przynęty, no i przede wszystkim, jaką technikę oni dobierają w zależności od tego, gdzie wędkują i jakich ryb się spodziewają. Pojawiły się też na szczęście te nieco większe pstrągi. Tego typu łowiska są też doskonałym miejscem do tego, żeby poprawiać swoje umiejętności techniczne, bo rzeki górskie wymagają od nas bardzo precyzyjnego podania, ale też przede wszystkim idealnego poprowadzenia wzdłuż rynny, gdzie mogą chować się te największe pstrągi. Zaprezentuj ładnie. Pięknie. Można jednak powiedzieć, że pogoda nam nie przeszkodziła, chyba jednak nam pomogła, bo aktywność tych ryb była duża, ale no właśnie, haki bezzadziorowe i przede wszystkim pojedyncze haki powodowały, że tych spadów mieliśmy dzisiaj całkiem sporo. Tak, no hak bezzadziorowy daje rybie większą szansę, wędkarz ma większe problemy z wyciągnięciem tej ryby i kunsz wędkarza będzie polegał na tym, aby dobrać tak ten sprzęt, aby tej ryby gubić jak najmniej. Im mniejsze ryby, tym problem jest coraz większy. No, tak jak tu wspomniałem wcześniej, te ryby, które dzisiaj żerowały, to były ryby głównie około 20-25 cm i te ryby najłatwiej nam spadają. Pstrąg ma to do siebie, że po ataku zaczyna mocno błękować i to właśnie jest ten moment newralgiczny, kiedy można go zgubić.
Przy tych większych rybach powyżej 30 cm już tego problemu takiego nie mamy. Haki bezadzierowe na wodach górskich to jest podstawa. Ta ryba jednak jest delikatna i trzeba o nią dbać. I ten hak bezadzierowy powoduje mniejsze uszkodzenia w pysku i to jest fajna rzecz, że Polski Związek Wędkarski na swoich wodach taki wymóg wprowadza. Głębokie rynny, no Eldorado, krągowe Eldorado. Ale zmusić je do brania jest naprawdę piękne. Hyc, idealne podanie. I powinno być branie. Ale sztuka. No tak. Takie też tu są. 30 cm? Nie, ze 40 ma. A się za, ale zażarł, ale zażarł. Już miałem ciepło, jak zaczął odpływać. Na jednym haczyku. Bez zadziorowym. No. Już wypięty. Prezentujemy. No znowu króciak, maluszek, ale jest, więc rybka zaliczona. Płyń. Ale poszedł. No i mamy. Ładna sztuka. Fajnie. Ona się od razu wypiła, bo tu bez zadziory. Dwa. Dobra? Już? No, czwarta dzisiaj. Dobra, bo no, dzięki. Ta bublerka z jednym tylko hakiem bezadziorowym. Drugi niepotrzebny w zupełności. Się okazuje, jeden w zupełności wystarcza. Tegoroczny sezon zaczął się dosyć ciężko, bo ta pogoda wcale nie ułatwiała. Czy to już jest ten okres, że pstrągarze mogą śmiało wyruszać no i liczyć na dużą aktywność ryb, czy jeszcze ten optymalny okres jest dopiero przed nami? Ten rok mamy bardzo dziwny. Wszystko się opóźniło, więc też uważam, że akurat tak jak zwykle maj jest najlepszym okresem, kiedy ten pstrąg jest już pełen energii, bardzo dobrze reaguje na przynęty. Tak w tym roku widać, że on dopiero chyba moim zdaniem w tej chwili wchodzi w ten okres dobrego żerowania. I jest! Udało się przechycić trochę większego pstrąga. W pełnej okazałości. Wreszcie jest troszkę większy, myślę, że nieco ponad 30 cm. Dosłownie ostatnie rzuty, ostatnie próby, żeby przechytrzyć jeszcze jakiegoś pstrąga. Ale przyznam szczerze, że i tak możemy ten dzień zaliczyć do naprawdę udanych, bo kontaktu z rybą było bardzo, bardzo dużo. Teraz czas na kontakt z przyrodą i przede wszystkim z grzybami. Jeśli myśleliście Państwo, że wiosna to zbyt wcześnie, żeby z koszykiem wyruszać na grzyby do lasu, to nic bardziej mylnego i za moment to Państwu udowodnię. Cześć Justynie. Jak słyszałeś, przed momentem powiedziałem, że wiosna to nie jest zbyt wcześnie, żeby wyruszać na grzyby. Niektóre już nawet kończą swoje owocowanie. Tak, tak. Mam je też, pokażę. One są jakby trochę już wysuszone, ale też pokażemy, to są smardze. Ale teraz pójdziemy
zobaczyć inne grzyby, które rosną na drzewach. I to są grzyby tak zwane sezonowe. One cały sezon się pokazują. I są wielkimi pasożytami, ale dla człowieka są jadalne, a dla drzewa zabójstwa. I o tym dziś Państwu opowiemy. Jak widzicie, nie gościmy wcale gdzieś głęboko w lesie, ale w parku w Pszczynie, wśród żubrów. Zatem idziemy szukać grzybów. Żeby znaleźć grzyby, czasem trzeba się troszeczkę nachodzić. Podejdź, Justynie, i opowiadaj zatem, bo to jest okaz, którego dzisiaj poszukiwaliśmy. Co to takiego? Tak, to co, jak żeśmy się spotkali, mówiłem Ci, że to są grzyby tak zwane wielosezonowe. One rosną praktycznie cały rok, pojawiają się na drzewach liściastych. Są to grzyby bardzo niebezpieczne dla drzewa, pasożyty. Nazywa się on żółciak siarkowy. To jest grzyb, który pasożytuje na drzewach liściastych. Bardzo niebezpieczny. Prawie cały rok się pojawia. Inaczej niż te grzyby, które zbieramy. One są tam kilka dni, a ten potrafi cały rok się ujawnić. I one przeważnie na wiosnę się rozwijają. Później widzisz, tutaj masz, tak wyglądają zeszłoroczne. Już z tego nie ma nic. Ale co się dzieje? To drzewo już jest wiekowe. Ono ma co najmniej gdzieś około 100, ponad 120 lat. Natomiast one go tak załatwią po latach, że w środku jakby go już teraz ścieli, to tam jest taka od rdzenia, robi się taka kostka, jak widzisz, jak tutaj te, takie kostki zbutwiałe i to się wysypuje. Czyli dlatego drzewa już nie ma ratunku, gdy pojawią się te grzyby, to oznacza, że drzewo już jest nie do odratowania. Nie do odratowania, od rdzenia go wyżyra i teraz sobie wyobraź, jakby trzeba było go ratować, jakieś środki chemiczne by trzeba było zastosować, to osłabimy to drzewo. Także nie ma ratunku. Natomiast byłeś w Żywcu? Oczywiście. W parku, widziałeś tego Franciszka, tego dębu? Tak. On został bardzo uszkodzony przez wiatr i tam było, widziałeś, w środku całe wyżarte i on go tak załatwił. Tak go potrafi. Franciszek miał blisko 400 lat. Taki ładny, a taki tak. Niebezpieczny. Dla człowieka jadalny. Zobaczmy na jego konsystencję. Wygląda trochę jak dynia. Wiesz, jak go nazywają grzybiarze? Mhm. Kurczakowy grzyb. Bo rzeczywiście można tutaj zauważyć, że wygląda trochę jak mięso kurczaka. Rozwarstwia się na takie pasma. Pachnie. Podobnie zupełnie do niczego. Na pewno nie jak kurczak i nie jak dynia. Grzybiarze zbierają i przetwarzają. One są... To też wszystko zależy od gustu. Kto jak ma, jaki gust, jaki smak. Mnie specjalnie on nie smakuje. Jadłem go tylko raz w formie takiej, że ze słoika i jako marynowany. W zalewie octowej. Jest taki chrupiący, dość twardy, fajny. Natomiast często go stosują to, że jak jest młody owocnik, bardzo młody owocnik, taki soczysty, to taki jego mięk. Się ładnie tak ścina, obcina delikatnie i robi się z niego jakby kotlet schabowy, wiesz, w panierce. Natomiast najczęściej stosują go do mieszka, do mielonek. Ale czy zatem można o nim śmiało mówić, przynajmniej jako na przykład leśnik, miłośnik lasów, że jest to szkodnik? Jest to, można powiedzieć, najgorszy szkodnik drzew liściastych. Właśnie widzisz w takich parkach, w takich właśnie, gdzie są grube drzewa liściaste, ona atakuje i po prostu te zarodniki umieszczą się na innych drzewach liściastych, tu obok, bełno ich jest. I jeżeli jest uszkodzone drzewo, słabe, chore drzewo jest zaatakowane przez niego i po prostu po kilku latach, widzisz, Franciszek 400 lat wytrzymał blisko, nie? I teraz go dopiero całkowicie wyżarł od środka i jakby on do góry jakby pociągnął, to wszystko się rozsypie. Tylko fragment, to po prostu tam się wchodzi do środka, można powiedzieć. On ma, wiesz, ile obwodu ma w Żywcu? 5 metrów. To jest ogromne. Natomiast tutaj to jest gdzieś 120-letnie drzewo i widzisz, jak tutaj z tej strony pełno obrośnięte i on się będzie przesuwał coraz wyżej. Co jest ciekawe, teraz jest pasożytem, ale gdy go załatwi, całkowicie zniszczy, ono uschnie, dajmy na to, zwali go wiatr, silny wiatr, to on przetwarza się w tak zwanego saprotrofa i z martwego drzewa jeszcze będzie pobierał te substancje i będzie do tej pory rósł, a wszystko wyciągnie z niego. No i to jest właśnie efekt działalności tego żółciaka siarkowego, że potrafi wyżreć od środka, zrobić z niego praktycznie taką kostkę,
tutaj jest wcześniej drzewo ścięte, jeszcze wykorzystane, ale gdyby dalej nie było ścięte, to stanie się tak, że zostaną tylko te fragmenty, a to wszystko drewno zostanie wyżarte przez niego i zbutwieje i stanie się taką kostką. Po prostu z tego już nie ma, do niczego się nie nadaje. W takim razie kolejna nauka, że wiosna to wcale nie jest zbyt wcześnie, żeby poszukiwać grzybów. Zresztą u nas w tych odcinkach tych grzybów takich niecodziennych i nieoczywistych będzie pojawiało się zdecydowanie więcej. Idziemy dalej w park, bo jest jeszcze co pokazywać. Zapraszam.